Cześć! Dzisiaj trochę taki luźniejszy odcinek, gdzie chciałem przekazać kilka jakichś takich spostrzeżeń dotyczących ostatniego meczu Igi Świątek z Lindą Noskową, co nie zagrało i dlaczego właśnie ten wynik był niekorzystny ostatecznie dla naszej tenisistki. Jak patrzeć w ogóle na jej występ w Australian Open 2024 i na cały turniej, który nadal trwa. Zapraszam do oglądania najnowszego odcinka programu tenisowego. Wypisałem sobie trochę wniosków po tym ostatnim meczu Igi z Lindą Noskową. No niestety, no nie był to dobry występ, jak wiemy, i w tej trzeciej rundzie, ale także w pierwszej i drugiej rundzie Iga miała momenty lepsze, gorsze. I może zacznijmy właśnie od drabinki, bo było sporo dyskusji, czy to dobrze, czy to źle, że ta drabinka była tym razem trudniejsza w Melbourne, chociażby w przeciwieństwie do tej z US Open, bo pamiętacie w Nowym Jorku ostatnim razem w 2023 roku Iga miała bardzo łatwe rywalki do czwartej rundy, chociażby ten mecz z Kają Juwan, gdzie to przecież poszło bardzo gładko, właściwie wyglądało jak trening. Słowenka, przyjaciółka Igi, nie miała praktycznie żadnych szans. I potem, po tych trzech meczach, wydaje się, że Iga nie do końca była jakby zaprawiona w boju i weszła na ten najwyższy poziom, nie była w stanie się zahartować tymi meczami, żeby rywalizować w czwartej rundzie z Jeleną Ostapienko. I tutaj tym razem w Australian Open było zupełnie inaczej, bo już ten pierwszy mecz z Sofią Kenin był dość wymagający, a drugie spotkanie z Danielle Collins to już w ogóle był mecz bardzo, ale to bardzo trudny dla naszej tenisistki. Amerykanka grała dobrze, no Iga na pewno nie na swoim najwyższym poziomie, ale to często tak bywa, że te najlepsze muszą dopiero się dotrzeć i łapią formę w trakcie imprezy, w trakcie rozgrywania zawodów wielkoszlemowych. Bo przecież, żeby wygrać taki turniej, w ogóle trzeba rozegrać 7 spotkań, więc nie zawsze da się grać od samego początku najlepiej, jak się tylko potrafi. No i właśnie ten mecz z Collins, z jednej strony oczywiście Iga była jedną nogą poza turniejem, ale z drugiej jednak dawał nadzieję, że po takich meczach Iga się zahartuje i będzie to już wyglądało coraz lepiej. I przyszło trzecie spotkanie z Lindą Noskową, gdzie no właśnie troszkę zaskakująco, bo wydawało się, że może Iga będzie miała łatwiejszą rywalizację, że będzie jej troszeczkę łatwiej z nastoletnią reprezentantką Czech. Wyszło zupełnie odwrotnie. Czeszka zagrała jeszcze lepiej niż Collins, a na pewno lepiej także niż Sofia Kenin. A Iga, trudno powiedzieć, czy zagrała lepiej niż w meczach z Amerykankami. Wydaje się, że na podobnym poziomie, chociaż ona troszeczkę inaczej patrzyła na te wszystkie trzy mecze, o czym za chwilę, bo będę cytował polską tenisistkę, co powiedziała po meczu z Noskową. Ale koniec końców ta mocna drabinka także nie pomogła. Ani słabsza, ani mocniejsza. To widocznie nie jest żaden gwarant. Ostatecznie wygląda na to, że to jednak nie drabinka ma znaczenie. I czy to będzie mocne losowanie, czyli trudniejsze rywalki potencjalnie, czy słabsze, tak naprawdę wszystko rozgrywa się w zakresie występu samej Igi. A już właśnie przechodząc do gry samej naszej tenisistki, no to co nie zagrało w meczu z Noskową? Przede wszystkim brakowało tego, co widzieliśmy w końcówce poprzedniego roku, czym Iga jakby była w stanie odmienić swoją grę. Czyli przede wszystkim lepszy serwis był na pewno zarówno w Pekinie, jak i w Cancun, a nawet w trakcie niedawnego turnieju United Cup. To bez dwóch zdań. Bardziej urozmaicone podanie jest potrzebne, mocniejsze, lepszy procent pierwszego serwisu i także wygrywanych piłek po drugim podaniu. Do tego urozmaicenie gry. Coś, co widzieliśmy właśnie po US Open, to był taki element nowy wprowadzony w grze Igi. Tego zabrakło teraz w Australian Open. Za mało było akcji przy siatce, za mało było slajsa, za mało było zmiany rytmu gry. Tego wszystkiego brakowało i to nawet widać było już w meczu z Danielle Collins. Tylko że wtedy po prostu Amerykanka trochę nie wytrzymała mentalnie i mimo że brakowało właśnie zmiany tempa gry, to ostatecznie to jeszcze Iga nie zapłaciła za właśnie brak tego elementu. Teraz w meczu z Noskową to już ewidentnie było widoczne, że trzeba było czasami zagrać inaczej taktycznie, nie iść tylko na ostre, bardzo mocne wymiany z Czeszką,
która była w stanie, już zwłaszcza w trzecim secie, wytrzymać takie szalone tempo wymian i wygrywać bardzo często te długie akcje. No niestety, myślę, że serwis i urozmaicenie to jest właśnie to, nad czym teraz Iga ze swoim sztabem głównie będą pracować, ale oczywiście w meczu z Czeszką brakowało również pewności siebie na korcie, ale to wszystko jest oczywiście ze sobą powiązane. Stres był bardzo duży, o czym Iga także mówiła właśnie po meczu. Podejmowanie decyzji nie stało niestety na najwyższym poziomie. Czasami Iga mogła zagrać trochę w inne miejsce, właśnie zastosować inną taktykę. Przygotowanie fizyczne. Iga mówiła, że czuła się dobrze, jeśli chodzi o tą stronę, ale też nie do końca mam takie wrażenie, bo jednak czasami nie dochodziła do niektórych piłek, a wiemy, że ona potrafi grać jak szalona w obronie, że potrafi tymi takimi doskokami właśnie doskoczyć i zrobić taki, no tak się poruszać, trochę jak Nowak Djokovic momentami. Z innej strony, no to też trzeba patrzeć na chłodno. Każda seria się kiedyś kończy. Iga wygrała ostatnio 18 spotkań singlowych z rzędu, licząc tylko te turnieje oficjalne, czyli Pekin, Cancun, United Cup i dwa mecze w Australian Open 2024. Ktoś powie, że to nie jest taka seria, jak była wcześniej, 37 wygrane, ale taka seria się już może nigdy Idze nie przydarzyć, bo była najlepsza w XXI wieku, więc spokojnie. 18 zwycięstw z rzędu to też robiło wielkie wrażenie i po prostu no, nie da się wygrywać każdego meczu. Więc to też trzeba mieć na uwadze, że 18 spotkań gdzieś w końcu Iga musiała przegrać. Na pewno dużą niespodzianką jest to, że to się zdarzyło akurat w takim meczu. Na pewno z zawodniczką, która jest niżej sklasyfikowana, która być może ten potencjał jeszcze ma niższy, ale no, po prostu zagrała Noskowa bardzo dobrze. Iga nie tak, jak potrafi i koniec końców skończyło się na tym, że ta seria została przerwana. Z której strony, czy z trzeciej, czy z którejś, patrzę to też na to tak, że taki mecz w karierze Igi musiał się w końcu wydarzyć. To znaczy, bardzo często w tenisie zdarzają się podobne scenariusze, że absolutna faworytka czy faworyt przegrywa, jakiś zasłużony zawodnik przegrywa z nierozstawionym nastolatkiem albo nastolatką, który ma wielki potencjał. Ile widzieliśmy już takich scenariuszy? Naprawdę wiele w ostatnich latach. Czy chociażby, teraz do głowy mi przychodzi może absurdalny przykład, ale Rafael Nadal przegrał kiedyś z Denisem Szapowałowem, to już było lata temu w Montrealu. Kanadyjczyk miał wtedy 17-18 lat, to było wielkie zaskoczenie. Ale bliżej, Iga Świątek jako nastolatka wygrywa z Simoną Halep podczas Roland Garros 2020. Czy ktoś wtedy przewidywał, że do takiego scenariusza dojdzie, że Iga zaskoczy Halep? No nie, bo rok wcześniej przecież Iga przegrywała z Rumunką, także w Paryżu bardzo gładko. Iga przecież ograła tą samą Lindę w Warszawie kilka miesięcy temu na turnieju niższej rangi, oczywiście WTA. Łatwo wtedy wygrała Szczeszką, no ale po prostu to nie zawsze tak jest, że jak się wygrywa z tymi młodszymi, to się zawsze będzie wygrywało. No po prostu tutaj zderzyła się historia, która na pewno będzie pamiętana, wydaje mi się, w najbliższych latach. Być może to są właśnie narodziny nowej gwiazdy kobiecego tenisa, Lindy Noskowej. Często pisaliście w komentarzu po tym pierwszym filmie, jaki nagrałem po meczu Świątek Noskowa, że bez przesady z tym wychwalaniem Czeszki, że zagrała dobrze, ale że Iga przede wszystkim słabo. Ja się zgadzam ze wszystkim. Iga naprawdę zagrała nie na swoim najwyższym poziomie, to mówiąc bardzo delikatnie, ale jednak dalej będę stał przy tym, że Linda pokazała kawał tenisa, tym bardziej biorąc pod uwagę wiek, wciąż marne doświadczenie, poziom, to znaczy wielki szlem, nigdy wcześniej nie grała w trzeciej rundzie. No i to, że grała z rozstawioną z numerem pierwszym i jedynką światowego rankingu. To wszystko jednak uważam, że trzeba brać pod uwagę i trochę zmienia perspektywę występu Czeszki. Jeszcze bardziej jakby dodaje wyjątkowości temu występowi. Naprawdę Czeszka moim zdaniem zagrała świetnie i ja stawiam, że to będzie jednak zawodniczka absolutnie czołowa. Znak czasów jest również taki, że Iga no, powoli zaczyna jednak przegrywać z tenisistkami młodszymi od siebie. Sama jest już coraz starsza, ma 22 lata, w maju będzie świętowała 23. urodziny, jak zwykle w trakcie Roland Garros.
I tak, pamiętacie, że przegrała z Coco Gauff, która jest od niej młodsza, w poprzednim roku. Pierwszy raz. Co prawda dalej ma świetny bilans z Amerykanką, no ale jednak to jedno spotkanie przegrane ma już na koncie. Teraz właśnie przegrała z Lindą Noskową i to po prostu jest też efekt tego, że Iga już nie jest najmłodsza w stawce, a przecież idą kolejne młode, czy to siostry Fruwirtowe czeszki, czy ta niesamowita Rosjanka Mira Andrejewa. Odpadła teraz z Barborą Krejcikową, ale przecież to jest oczywiste, że to będzie przyszłość kobiecego tenisa. Przychodzą kolejne młode i wiadomo, że te starsze, już nawet Iga powoli będzie należeć do grona tych starszych zawodniczek, muszą bardzo, ale to bardzo uważać na młodą falę, która ma jeszcze inny poziom przygotowań. To każde pokolenie rządzi się swoimi prawami i oczywistym jest, że Iga musi również uważać już nie tylko na te starsze, z którymi rywalizuje, ale również na te młodsze. To, co się rzuca w oczy, to mimo wszystko nieco słabsza seria występów w turniejach wielkoszlemowych ostatnio z punktu widzenia Igi Świątek. Bo spójrzmy tak, w tym roku trzecia runda Australian Open, to wiemy na razie. W poprzednim sezonie czwarta runda Australian Open, wygrana Roland Garros, absolutnie moim zdaniem największy sukces w poprzednim sezonie. Będę jakby stał przy tym cały czas, bo obroniła tytuł w imprezie wielkoszlemowej pierwszy raz w karierze. To jest naprawdę zawsze bardzo, ale to bardzo trudne wyzwanie w tenisie. Poza tym ćwierćfinał Wimbledonu, bardzo dobry wynik jak na Igę, bo przecież wcześniej odpadała w Londynie w czwartej i w trzeciej rundzie, ale mimo wszystko to jest ćwierćfinał z punktu widzenia jedynki światowej, wiadomo. No i do tego czwarta runda US Open. To cały zeszły rok. Poprzedni 2022 był wyjątkowy, bo to przecież były dwa wygrane turnieje wielkoszlemowe, do tego półfinał Australian Open i trzecia runda Wimbledonu. Tamten sezon 2022 był naprawdę wybitny. Nie każdy będzie z punktu widzenia szlema wychodził tak dobrze i ze świątek, to nie miejmy co do tego wątpliwości, bo to nie zawsze się da wygrywać po prostu dwa turnieje wielkoszlemowe w jednym roku. Jeśli będzie w każdym kolejnym sezonie dorzucała po jednym szlemie, to już będzie naprawdę świetna historia, ale zobaczymy. Z drugiej strony, no rzeczywiście, na pięć ostatnich turniejów wielkoszlemowych Iga ma wygraną, ćwierćfinał, czwartą rundę i trzecią rundę. Jak na to, że w tym czasie przez większość właśnie tego czasu była liderką światowego rankingu, no to na pewno jest to troszkę poniżej jakby możliwości, jakie ma po prostu nasza tenisistka. Wiadomo, wygrana w Paryżu ćwierćfinał Wimbledonu, to świetne wyniki, ale te czwarte rundy i tutaj trzecia, to po prostu jest troszeczkę niżej od tego, na co Igę stać. No i miejmy nadzieję, że w kolejnych turniejach wielkoszlemowych weźmie poprawkę, znaczy nie tyle weźmie poprawkę, tylko po prostu będzie w stanie grać w tych najważniejszych turniejach, bo nie oszukujmy się, to są w tenisie nadal najważniejsze turnieje i pewnie to nic się nie zmieni na tym polu, że będzie w stanie pokazać pełnię swojego potencjału w tych turniejach. Z innej strony nie należy wpadać w żadną panikę, bo nawet jeśli założymy, że Iga pogra do 30, czyli jeszcze jakieś 7-8 lat, powiedzmy 8 od dzisiejszego dnia, no to jeszcze jest 8 razy 4 odjąć 1, 31 turniejów wielkoszlemowych. Jak wygra nawet co trzeci, to będzie 10 i skończy z 14. To byłby no, fantastyczny wynik, więc nie ma co absolutnie panikować. To, że Iga teraz nie wygrała dwóch turniejów wielkoszlemowych, czy trzech nawet z rzędu, w których występowała, to nie jest powód do wielkich zmartwień, aczkolwiek oczywiście trochę szkoda, że nie była w stanie co najmniej do ćwierćfinału dojść, czy to w Nowym Jorku ostatnio, czy teraz w Melbourne. Miejmy nadzieję, że po prostu nadejdzie poprawka na tym polu. Teraz kolejna impreza wielkoszlemowa to Paryż i tutaj oczywiście oczekiwania będą największe, bo będzie znowu broniła tytułu. Miejmy nadzieję, że odnajdzie się znów na swoich ukochanych kortach ziemnych w stolicy Francji. Warto może teraz zacytować naszą tenisistkę, bo udzieliła wywiadu krótkiego stacji Eurosport i tutaj powiedziała przede wszystkim, że nie grało mi się łatwo w tym roku w Australian Open, nie grałam intuicyjnie, byłam bardziej zestresowana niż zazwyczaj w poprzednich dwóch meczach, dużo nie działało, to tak generalnie powiedziała Iga. No i wskazała na to, że szybka jest bardzo nawierzchnia, jeśli chodzi o Australian Open. Jeśli chodzi o nawierzchnię, to może za chwilkę, ale
odnieśmy się do tych dwóch meczów. No to wskazuje na to, że oczywiście te dwa pierwsze spotkania, trudna drabinka, na pewno to była wymagająca historia dla naszej tenisistki i być może dlatego właśnie była bardziej zestresowana. No ale z drugiej strony, czy rozwiązanie takie, że ma się trzy łatwe mecze, oczywiście Iga nie ma na to żadnego wpływu, ale tak jak było w Nowym Jorku ostatnio, że ma trzy łatwe mecze, a potem dopiero pierwszy trudny i już z Ostapienko, no to też nie zadziałało ostatecznie, więc tutaj nie ma chyba dobrego rozwiązania, po prostu musi grać Iga jeszcze lepiej w turniejach wielkoszlemowych i wtedy bez względu na drabinkę będzie szansa na jeszcze lepsze wyniki. Z drugiej strony zacytuję również kilka wypowiedzi Igi z PAP, to jest prawdopodobnie z konferencji prasowej po meczu z Lindą Noskową, czyli jakby otwartej dla wszystkich. Czułam, że wszystko mam pod kontrolą aż do momentu, kiedy przełamała mnie w drugim secie. Ja miałam później kilka okazji, żeby odrobić tę stratę i wygrać Gemma przy jej serwisie, ale ich nie wykorzystałam. Tego mi szkoda. Oczywiście, no, trzeci set był decydujący, ale trochę zaczęło się komplikować już w drugiej partii, gdy Czeszka rzeczywiście najpierw obroniła breakpointy, gdy Iga to miała szansę, żeby właśnie przełamać rywalkę, potem sama ją przełamała w imponującym stylu wtedy w tym gemie do zera. I trzeci set, gdy też Iga straciła podanie, potem odzyskała, jakby przełamała rywalkę, ale potem znowu Noskowa przełamała Igę Świątek. To na pewno były kluczowe fragmenty. Wydaje mi się, że po prostu troszkę zabrakło skuteczności w tych najważniejszych momentach. Tym razem, do czego nas Iga przyzwyczaiła wcześniej, tym razem Iga nie była najlepsza w najważniejszych momentach. To właśnie jej przeciwniczka w tych big points grała lepiej i to ona zasłużenie wygrała. Tutaj jeszcze kolejne cytaty z Igi. Kiedy mnie przełamała, przyjęła inicjatywę. Chciałam też to zrobić w kolejnych gamach i czasami za bardzo się śpieszyłam. Nie grałam intuicyjnie i naturalnie. Będę musiała nad tym popracować, żeby czuć się bardziej komfortowo w przyszłym roku. No na pewno trochę pojawiło się stresu, ale tak jak już to wspomniałem, no to jest rywalizacja, jaką sport czy tenis zna od dawna, czyli zawodniczki uznanej, utytułowanej, która bardziej musi, kontra przeciwniczka młoda, która nic nie musi, która oczywiście nie ma doświadczenia wielkiego, ale przede wszystkim nie ma tego ciężaru presji na plecach. No i tym razem to właśnie Lindzie pomogło na pewno. Iga wskazywała także, że jej rywalka bardzo dobrze serwowała na poziomie Sabalenki czy Rybakiny pod względem kierunku i szybkości. No, trzeba oddać reprezentantce naszych południowych sąsiadów, że naprawdę świetnie podawała. Dużo lepiej niż Iga w tym meczu i ten serwis jej bardzo pomagał 19-letniej Lindzie. Iga mówiła sporo właśnie też o nawierzchni, również na tej otwartej konferencji prasowej. I tutaj może przejdźmy na chwilę do takiego zastanawiania się, bo tutaj jakby ja nie rozstrzygnę w żaden sposób, nawet nie zamierzam, ale rzucam do dyskusji, bo to jest tak, spójrzmy na to, jak Iga przygotowywała się do turnieju Australian Open w ostatnich trzech sezonach, licząc z tym, który teraz się dopiero co rozpoczął. Tym razem przed Australian Open Iga 2024 Iga zagrała pokazówkę, znowu oczywiście na Bliskim Wschodzie, a później w ramach reprezentacyjnych rozgrywek United Cup i odpadła w trzeciej rundzie. W poprzednim sezonie, w Australian Open 2023, Iga odpadła w czwartej rundzie po spotkaniu z Jeleną Rybakiną i tam w 2023 Iga przed turniejem Australian Open również zagrała pokazówkę na Bliskim Wschodzie, a potem znów pierwszy raz w rozgrywkach drużynowych United Cup. Czyli w tym sezonie i w poprzednim mamy to samo. Pokazówka, a potem zawody drużynowe. A jak to było przed Australian Open 2022, gdy przypomnijmy, Iga doszła do półfinału, co do dziś i nadal przez co najmniej rok będzie jej najlepszym wynikiem wielkoszlemowym, jeśli chodzi o Australię. Iga wtedy zagrała tylko w turnieju w Adelaide. Jedne zawody właśnie, w których to WTA rangi, gdzie odpadła w półfinale z ówczesną liderką rankingu Ashley Barty. Więc oczywiście no, wiele się zmieniło od sezonu 2022, a szczególnie od początków tamtego sezonu. Wtedy Iga jeszcze nie należała do czołówki, ale nie była liderką, nawet nie była wiceliderką, gdy grała w tym turnieju w Adelaide i gdy startowała w Australian Open 2022.
Nie było tych rozgrywek drużynowych, reprezentacyjnych. Pytanie, czy to jej do końca służy? Znaczy, ja nie potrafię na to jakby jednoznacznie odpowiedzieć, ale coś może jest nie tak w przygotowaniach do Australian Open, biorąc pod uwagę tegoroczną edycję tego turnieju wielkoszlemowego i zeszłoroczną. Być może sztab Iggy, a przede wszystkim Tomasz Wiktorowski, będzie się zastanawiał, żeby jakoś inaczej zaplanować przygotowania właśnie w grudniu tego roku i w styczniu przyszłego. Być może inaczej zostanie zaplanowany właśnie ten okres tuż przed Australian Open. Może Iga nie zagra w United Cup w przyszłym sezonie. Nie wiem, znaczy wydawało się, że ten turniej jej służył, bo grała dobrze z dość mocnymi przeciwniczkami, grała w Australii na wierzchniach dość podobnych, bo tutaj trzeba przyznać, że rzeczywiście te australijskie nawierzchnie, zwłaszcza w Melbourne, są bardzo szybkie. Ale nie wiem, a może to kwestia Bliskiego Wschodu, może nie warto grać już tych pokazówek, bo może to jakoś rozbija, bo jednak inna trochę strefa czasowa, inna pogoda, no niby tu gorąco i tam gorąco, ale jednak być może są jakieś różnice, może to granie pokazowe jednak Idze nie służy. Nie wiem, tutaj jakby, no tak jak mówię, nie rozstrzygnę, nikt z nas jakby nie ma takich możliwości, ale rzucam tylko, że prawdopodobnie mogą być jakieś dyskusje wewnątrz teamu, jak się przygotować w przyszłym sezonie. To znaczy oczywiście to jeszcze wiele miesięcy, ale być może sobie to jakoś zapiszą, zanotują i gdy będzie listopad tego roku, to wrócą do zastanawiania się, jak przygotować się do Australian Open 2025, żeby wynik był jednak lepszy niż w 2023 i 2024. Z takich jeszcze innych wniosków, przemyśleń, bardzo fajnie Iga się zachowała po meczu z Lindą na korcie, bo wiecie, no, przegrywa mistrzyni faworytka z nieznaną pewnie szerszemu kręgu kibiców, na pewno no, my się interesujemy tenisem, ale ludzie, którzy włączają finał czy półfinał tylko wielkoszlemowy, mogli nie wiedzieć i dopiero teraz usłyszeć o nazwisku Lindy Noskowej. To ona zachowała się naprawdę z wielką klasą, nie było żadnego grymaszenia, stała pierwsza pod siatką, czekała aż Czeszka, która oczywiście z ekscytacji, radości upadła na ziemię. No to był wielki moment dla niej, najważniejsze zwycięstwo w dotychczasowej karierze. Podeszła potem nastolatka do siatki, podziękowały sobie za grę. Iga bardzo, wydaje się, bardzo ładnie również jej podziękowała i to tak z klasą było. Oczywiście to drobna rzecz, ale pokazuje, że Iga potrafi się zachować również w przypadku niepowodzenia, co jest bardzo ważne, bo to nie do końca zawsze się tak dzieje w przypadku innych zawodniczek. Tu warto krótko odnotować, że to naprawdę było z klasą. Co ważne, po Australian Open, które jeszcze potrwa tydzień, nawet gdyby to Aryna Sabalenka wygrała turniej, obroniła tytuł w Melbourne, to i tak Iga Świątek pozostanie liderką światowego rankingu. Oczywiście ta przewaga nad Aryną może być niewielka, nawet mniejsza, może większa, ale bo zobaczymy jeszcze, ale generalnie Iga pozostanie jedynką. Oczywiście to nie jest najważniejsze, tak naprawdę liczy się to, żeby grała no, lepiej niż w Melbourne, to co do tego nikt nie ma wątpliwości, ale jakby miejsce w rankingu też ma znaczenie i możemy być spokojni, że tą numer jeden pozostanie. Nie wiadomo jak długo, ale po Melbourne będzie dalej na prowadzeniu. Gdzie zagra teraz Iga Świątek? Pewnie część z Was się również zastanawia. Wydaje się, że będzie chwila przerwy, nawet na pewno, ale tak, ja stawiam, że pierwszy jej występ po turnieju wielkoszlemowym, który właśnie się dla niej zakończył, to będzie start w Dausze 11 lutego, a potem w Dubaju 18 lutego, to będą dwa turnieje rangi WTA 1000. Być może przez to, że Iga ma trochę teraz więcej czasu, no bo jednak dość szybko odpadła z imprezy wielkoszlemowej w pierwszym tygodniu, jakby nie patrzeć, to może zdecydują się na start już w Abu Zabi od 5 lutego, ale wątpię, bo to jest jednak impreza rangi WTA 500. Oni pewnie będą celowali głównie w tysięczniki, będą chcieli teraz trochę odpocząć, przygotować się mentalnie, potrenować na spokojnie, trochę powtórzyć historię po US Open i prawdopodobnie właśnie to będzie Doha, a potem Dubaj, jeśli chodzi o najbliższe starty naszej najlepszej tenisistki. Najlepszej tenisistki, ale no rzeczywiście trzeba zauważyć też taką ciekawostkę, że drugi raz z rzędu w Australian Open najdalej zachodzącą polską
singlistką nie jest Iga Świątek, tylko, no właśnie, w zeszłym sezonie to była Magda Linet, która doszła do półfinału, to był kapitalny wynik, a teraz Magdalena Frank, która doszła do czwartej rundy Australian Open 2024. To ciekawe, że inne zawodniczki i bardzo dobrze, że nie tylko wszystko wisi, nawet w przypadku kobiecego tenisa polskiego, nie wszystko wisi na Idze, ale są także inne. Występ Magdaleny Frank był naprawdę fantastyczny. Oni być może no od razu teraz jest chwila, żeby powiedzieć, bo Magdalena odpadła w czwartej rundzie w Melbourne. Skok Gauff, wynik 1-6-2-6 z perspektywy Polki, ale no nie oszukujmy się. Amerykanka była zdecydowaną faworytką, a i tak cały turniej, występ Magdaleny Frank w Australian Open znakomity. Po tym turnieju będzie pierwszy raz w top 50 rankingu WTA. Zostanie drugą rakietą naszego kraju. Pierwszą Iga, drugą Magdalena Frank, trzecią Magda Linet, która niestety nie obroniła punktów za turniej wielkoszlemowy w Melbourne, zeszłoroczny, szkoda oczywiście. Ale Magdalena Frank ma przed sobą prawdopodobnie bardzo dobry czas, no i za sobą też zdecydowanie. Te ostatnie miesiące świetne. Pokazała teraz w Australii, że ma spory potencjał, że jeśli jeszcze bardziej w siebie będzie wierzyć, miejmy nadzieję, że szczególnie ten mecz z Caroline Garcia pomoże jej właśnie na tle, na płaszczyźnie mentalnej, to jest w stanie nawiązywać walkę z tymi najlepszymi i być może w tych kolejnych tygodniach, miesiącach znowu będzie w stanie osiągnąć bardzo dobre wyniki już na poziomie WTA. Pokazała wielką walkę, wielkie serce do gry i to jest bardzo cenne. Piszcie koniecznie w komentarzach, jakie są Wasze spostrzeżenia po występie Igi Świątek w tegorocznym Australian Open. Jak patrzycie również na przyszłość naszej numer 1 rankingu. Polecam oglądać także inne odcinki programu tenisowego, subskrybować kanał i trzymajcie się mocno.